Miasto Gdynia przyjęło kilka lat temu projekt strategiczny rozbudowy i modernizacji boisk przeszkolnych. To kolejne boisko na północy, bo niedawno byliśmy na Krawieckiej i Stolarskiej. Dzisiaj jesteśmy na ulicy Poremskiego. To jest obiekt po modernizacji, ale ta modernizacja obejmowała nie tylko wymianę murawy na murawę o lepszej jakości, ale także nowym elementem jest warstwa amortyzująca, której wcześniej tutaj nie było, a to oznacza, że to boisko będzie do użytkowania zdecydowanie bardziej komfortowe. W tej chwili to już jest na miarę tak naprawdę XXI wieku. Są trybuny przede wszystkim, bo przedtem dzieci nie miały gdzie zostawić toreb, worków. W tej chwili nawet rodzice będą mogli spokojnie posiedzieć, popatrzeć, poprzyglądać się swoim pociechom. Na dzielnicach północnych jest bardzo duże zapotrzebowanie na obiekty sportowe. One się pojawiają i bardzo się z tego cieszymy. Kolejny przy szkole 43 będzie służył nie tylko uczniom, ale również mieszkańcom.